jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwojewski, razem ze mną Kamil Oniszczuk. Siema, Kamil. Siemanko, siemanko. Kamil, długo nie widziany w klatce, zaraz do tego wrócimy. Na początku zdrowie. Wiem, że miałeś problemy zdrowotne, jak tam twoje zdrowie? Tak, wracam po rekonwalescencji. Już jest teraz dobrze. Teraz trenuję 11 treningów w tygodniu. Cały czas tylko się przygotowuję do kolejnej walki, więc ze zdrowiem już jest wszystko w jak najlepszym porządku. Szybka regeneracja. Szybka regeneracja. A co ci dolegało w ogóle? Wracam po zerwanym acelu. Jest to dość ciężka kontuzja, ale to nie ma co płakać. Nie są rzeczy gorsze. Podobno wraca się po tym co najmniej rok. No ja już po 6 miesiącach zacząłem przygotowania, więc testowaliśmy moją nogę. Myślę, że jestem pewny, że ona jest gotowa. Kamil, nie walczysz rok. Zaraz będzie rok, ostatni twój pojedynek, Krystian Bielski, ten znakomity knockout. Brakuje, co? Już tego wejścia do klatki. Tak, no to jest najgorsze, bo jak sprawdzałem na Fight Matrixie, to jest taki portal, gdzie są ranking światowy, to w 3 lata mam 3 walki, więc to jest kurwa żenada. Zajebiście. To jest żenada, aczkolwiek no była jedna przerwa, 18 miesięcy, wróciłem. Przegrałem, szybko chciałem się odbudować, wygrałem i jest kolejna przerwa, ta jest trochę krótsza, ale też już mam doświadczenie po prostu jak się wraca po przerwie, więc myślę, że teraz nie będzie takiej wtopy jak była w tej jednej porażce i teraz jestem gotowy na wyzwanie. A no, ostatnio wygrałem z Krystianem, Krystian już zanotował od tej pory 2 walki, więc no kurde, trochę czasu marnuję, ale ostatnio doszedłem do takiego wniosku, że żeby odrobić ten zmarnowany czas, to muszę mieć duże zwycięstwo. No w ACA nie ma łatwych walk, więc myślę, że następne zwycięstwo w ACA odrobi ten zmarnowany czas. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Wiem, że ostatnia twoja walka to był catchweight, z tego co pamiętam. Przychodzisz do tej 8-4 czy nie? Tak, do 8-4. No i właśnie widzę, że jesteś kawał chłopa, nie? Nie, teraz do 8-4 na 100%. Ile teraz na liczniku? No jest 94 kilo, no 10 kilo jest do zbicia, nie? Myślę, że... Dużo i tak. 10 kilo, 11 kilo, myślę, że się tam to mocno mnie kosztowało tamte zbijanie wagi, po prostu też jestem, mam mały procent tkanki tłuszczowej, jestem w miarę wyżyłowany, więc ciężej się zbija tą wagę niż jak ktoś jest większy. Byłem wczoraj, byłem dzisiaj na części treningu, wczoraj ponad 40 osób, dzisiaj prawie 30, tych sparring partnerów wam nie brakuje. Widzę, że też dużo jest przyjezdnych, był tutaj mistrz, znaczy były mistrz oktagonu. Tak, teraz walczy w ACA tak samo jak ja. No i dużo przyjeżdża i najwięcej przyjeżdża zagranicznych, ale też przyjeżdżają chłopacy z Katowic. No jest ta zmiana sparring partnerów cały czas. Kamil, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Kiedy chciałbyś wrócić do klatki? W tym roku? Pod koniec tego roku, na początku przyszłego? Jak to wygląda? W grudniu. W grudniu i myślę, że już jest coś tam na rzeczy, więc w grudniu powrót do klatki. Propozycja rywala padła? Rywala jeszcze nie, miejsca, że Galabej jest za granicą, ale też to jest ACA, to jest liga sportowa, to jest organizacja, w której jest ważny tylko sport i tam nie ma wybierania, tak, jakiego dadzą przeciwnika, z takim będę walczył, tym bardziej, że tam już każdy jest dobry, każdy umie zapasy, stójkę, parter, więc ja się zgodzę na każdego przeciwnika. No i każda walka gdzieś tam popcha do góry, nie? No bo tam jest naprawdę poziom jest mocny. Z tego co wiem, to na razie będą problemy z organizacją gala ACA tutaj u nas, w naszej części Europy. Trochę szkoda, co? Tak, no lepiej było walczyć gdzieś tam, wiadomo, blisko siebie, nie trzeba było lecieć gdzieś. No i sponsorzy pewnie też trochę inaczej patrzyli. To też prawda, no teraz zobaczymy, teraz będę miał pierwszy raz walkę za granicą, więc, no, więc gdzieś tam debiut zagraniczny. Ale to też trzeba się przyzwyczaić, jak się chce walczyć w przyszłości w UFC, no to trzeba się przyzwyczaić do wyjazdów zagranicznych. No właśnie, ta przyszłość tej UFC to jest cel? To jest cel, aczkolwiek na razie jest cel zakończyć kontrakt z samymi zwycięstwami, bo już jest na półmetku, więc no wygrywać walki, a potem zobaczymy. To czyli jeszcze 2 pojedynki, tak? Masz w ACA? No, najczęściej się podpisuje na 4, więc jak już dwa stoczone, to się nie trudno domyślić, że to jest półmetek kontraktu, nie? Mistrz tego niższe matematyki nie trzeba być. Kamil, powiedz mi jeszcze jedno, że Daniel Skibiński teraz też przygotowuje się do pojedynku, walczy dzień przed Marcinem Tyburą. Jak tam wygląda Daniel na springach? W dobrej dyspozycji jest i myślę, że ta organizacja dla niego, ten event jest dla niego dobry, bo to jest dzień przed UFC w Abu Dhabi, UFC jest w Abu Dhabi i myślę, że kapituła UFC też będzie tam gdzieś,
i może ktoś go dostrzeże, wiesz, tam jeżeli już będą na miejscu, no to prędzej zobaczą taką walkę, aniżeli mieliby jego walkę gdzieś zobaczyć na jakiejś polskiej organizacji, więc myślę, że dla niego to jest idealne i teraz wystarczy moim zdaniem, żeby się świetnie pokazał i dostanie ten kontrakt, tym bardziej, że na gali UFC walczy Islam, czyli będzie Habib. Możliwe, że na tej gali Abu Dhabi Warriors też ktoś będzie walczył od Habiba, więc na pewno tam będzie Dana White, albo na pewno ktoś będzie z UFC, nie? Więc myślę, że dobre zwycięstwo tam mu zagwarantuje furtkę, nie? Do UFC, a Skiba też ma bardzo dużo tych zwycięstw, chyba z 12 z rzędu, więc... No więc fajnie jakby poszedł tam, bo to on też chce tam iść i to nie jest jego jakby wina, że tam nie jest, nie? No... Dokładnie, wszyscy liczymy na Daniela, że w końcu dostanie ten angaż, to jeszcze Marcin Tybura, no potężna walka, potężny przeciwnik, duża walka, Volkov, kilka słów też o Marcinie. Marcin jest do doskonałej formy i ma doskonałe jiu-jitsu, myślę, że jeżeli będzie go sprowadzał i skracał ten dystans, to zwycięży ten pojedynek i trzymam za niego kciuki, no bo to już też będzie gdzieś blisko pretendentem, jeżeli to wygra. No tam się zrobiło ścisło teraz w ogóle w tej wadze ciężkiej tam na topce. Kamil, jeszcze słowo o tobie. W tym twoim przegranym pojedynku zawiodło te cardio, no nie? Ja wiem, że to też mogło być spowodowane tym cięciem wagi. W drugim pojedynku pod koniec już też te ręce były trochę ciężkie. Jak to wygląda na ten moment? W drugiej rundzie. Maciej Kasieczko mówi, że nie. No, w drugiej rundzie już też było ciężko. I wtedy właśnie zaczął Krystian przeważać. Ja nie wiem, jak czytam nieraz, że on wygrywał. Ale koledzy, co tutaj widzę, a ten obstają, nie? Za mną murem są. Murem za Kamilem. No. Tak, a niektórzy mówią, że całą walkę przegrywałem. A jak mogłem całą walkę przegrać, jak w pierwszej rundzie go podłączyłem i potem go obaliłem, no i byłem bliżej skończenia go niż on mnie. W drugiej rundzie tak, Krystian jest dobry zawodnikiem, też wyczuł, że ja się zmęczyłem, więc zaczął cisnąć mocno. No i wcześniej się trochę odrodziłem i stąd wyszedł ten knockout. No te problemy kondycyjne były już dwa razy, dlatego przychodzę kategorię wyżej i zmieniam swoje treningi. No ja teraz myślę, że będzie dobrze. Będzie kondycja, będzie wszystko, nie? Wiadomo, to też z Wierzbicka sam obroniłem w pierwszej rundzie z 8 zejść, no to każdego kosztuje, nie? To tak ktoś mówi, że nie ma kondycji, no ale to, który z naszych zawodników na przykład ostatnio musiał, nie wiem, z 5-6 zejść obronić w jednej rundzie, nie? Tam wtedy Wierzbicka był dobrze przygotowany, no ja też fatalnie zaliczyłem. Ale teraz to wiesz, przeszłość, nie? Znaczy fatalnie, ta pierwsza runda była no dobra w twoim wykonaniu ogólnie, później trochę tam zabrakło. No, pierwsza była dobra, ale ją przegrałem, a druga była gorsza i ją wygrałem, drugą rundę. I wcześniej w Ciry, bo już w ogóle tam nie było tego prądu, ale pokazałem chociaż dwie serce. Myślisz, że ta zmiana kategorii wagowej to też może być ten czynnik, który tak jakby wpłynie na to? Myślę, że to będzie dobry krok. No. I tam chcę się sprawdzić w tej dywizji. Ty chciałeś być koniem po prostu w tym 7-7, co? Tak. Myślę, że to będzie dobry krok. Ta zmiana dywizji. I wiadomo, inna specyfika walki. Ci zawodnicy trochę będą wolniejsi, ale będą mieli mocniejsze uderzenie. A ja mam irlandzką szczękę, nie do przełamania. Nie, nigdy nie miałem knockdownu, więc myślę, że szczękę mam dobrą na tą wagę. Zobaczymy, nie? Mam mocne kopnięcie, każdy będzie próbował wykorzystać swoje atuty. Myślę, że dobrą defensywę zapaśniczą mam, więc chętnie bym zobaczył na tle kogoś tam lepszego. No zobaczymy, jak to będzie. Dobra, Kamil, dzięki wielkie, czekam na twój powrót, bo już trochę na to czekamy, na ten pojedynek. I co, zdrówka ci życzę, bo to najważniejsze aktualnie. Dzięki wielkie, będzie gitara. Na razie.